Nie, to nie ma żartu. Wracza to. Z kontaktu. Normalnie mówię ci. Dobra, daj spokój. Tak mi poleciała i tak, ale chuj, nieważne. Uderzy się? Dobra, nieważne. Uderzy się w brzuch? Dobra. Było nie dobra. Dobra bym przez wojną. Było minęło. Macie. Czekaj! Co on zajebał? Dyziowi? Co ty? Nie wiedzi? Nie, odsiewał mi. Odejdź od ciapka! Co? Oni mają swoje sprawy, odejdź od niego. Ale to nie chodzi. My mamy swoje, oni mają swoje. Odejdź. Nie, kurwa. Nie ma. Odejdź. Nie ma żadnej bitwy. Nie uderzyłem tej kurwy. Albo może być. Nie mów kurwa tak. Nie będzie kurwą. Odejdź od nich, oni mają swoje sprawy. Te. Ja mam rację. Odejdź od nich, siadaj na dupę. Nie. Oni mają swoje sprawy, rozumiesz? Zgłaszam na policję za pobicie. Zwoń. My zaraz zadzwonimy. Ale Andrzej nie upłacał się, bo ja zadzwoniłem. Czekaj. Daj spokój, proszę. No i Ciapek pytał komu zajebać i w końcu trafiło na Dyzia. Maciek, proszę. Przecież ja nie uderzyłem, ani nic nie zrobiłem. Drugą uderzyłeś i się od kurwy zrobiłem. Kurwę ty miałeś w domu. Nie, ale nic nie zrobiłem. Pało jebana. Daj spokój, proszę. 4 mm kurwa, szwagru kurwa, nic nie chleba jest kupić. Zadzwonił ktoś na pałę? No. Dzwonię. Tu nie ma kombinacji. Sasze, ja przyniosę ci kurwa dwie pały, kurwa chcesz. Dyzią chce na policję. Po presach cię nie zwolił. Ale tu nie ma coś takiego, żadnej psiardzi. Ale to jest ich sprawa, nie wtrącaj się. Dobra, to że ja jestem w ciąży to okej, okay, ale nikt po brzuchu mnie nie będzie kopał ani bił. Zykro, no, gdzieś ślepi jesteś kurwa? Stary chuj? Chcesz się zbić? To, że jego Marwinka kurwa poroniła, to nie obchodzi. Ty obyliście, ociekawszy. Ale ty jesteś wredna, ty kłamiesz. To byliście. Wiecie widzowie, Ciapek, Magda, Dyzio, oni się znają długo. Oni się długo znają. Się nie robi. My się tak nie znamy. Masz więc no... Ma. My poznajmy. No kurwa, co? Tak się robi? Nie, wiesz... Na mnie pokazujesz? Że ta kurwa powiedziała, że ja ją chciałem... Przepraszam, chwilę to... Jeszcze raz kurwa, to nie, ja kurwa, nie. To byliś. Ostrzegawszy. Ja nie no nie zły. No, to nie wiesz, kurwa. Ja pierdolę, ten rozlewa już piwo, on kurwa. Nie. Do dzisiaj? A to będziesz to pościelać czymś. Już patrz, jak on idzie. Dopiero za rakałużę będziemy mieć, ja pierdolę. Nie tam, na dwór. O, właśnie, dzięki, że wziąłeś. Gdzie ty poszłeś? Do kibla. Konia pali. Ty, bo tam wszystko rozpierdolisz. Już ościał. Na twarzy może, ale chuj. Zobaczyłbyś Ciapek na tego Dyzia? Bo się nam wypierdoli. Nie, zobacz. No zobacz Ciapek na niego, bo się wypierdoli. On rozwali za rakibel, wszystko rozpierdala. Bo jak rozpierdoli, to ja go sam rozpierdolę. No, myślisz, że on będzie pamiętał na drugi dzień. Gdzie? Ale Ciapek źle zrobił. On będzie tam pamiętał, co zrobił. Weź go, patrz, Magda, się do kibla w ogóle, trafia boszczami wszystko. Kurwa, mać. Też chciałeś, ja zobaczyłam. Ale patrz, on leje do kibla, bo miąszcza wszystko. Leje. Żeś gościa Magda przyprowadziła rzeczywiście. Ja się wchodzę. Ciapek. On był już dobry, jak go uczęliśmy. Ja już ale on nie ty wiesz. No to widzisz, no to powiem ci chujowy gościu Magda. Ale nie bije się nie po brzuchu, kurwa. Tym bardziej, że ciąże tak no dostaliście, ale nie spieści. I chwała Bogu. Ale ja kurwa mam dla niego. Jak spieszy, bym go zabił. Ja wiem. Kurwa to była jego malwinka. Ty, koniec pogotowia tego. Ostatnio na streamie psiarnia przyjechała. Koniec! Bo jest konfidentem, dlatego dzwonię. A ja coś powiem widzą, ale ty się nie odzywaj. Tak. Widzowie, wiecie czemu psiarnia przyjechała? Bo Kaczor się tam kłócił z kimś w domu. Nie z moją mamą. Ze synem swoim się kłócił. I on wykręcił numer 112 dla picu to zrobił i Jobel nie zauważył, że ten numer jest wykręcony, odłożył telefon na bok i cała rozmowa, co dalej się toczyło, wszystko to było nagrywane na komisariat. I oni po prostu sami namierzyli, skąd to było nadawane, nie, te połączenie i przyjechali na miejsce. To było wtedy, kiedy Kaczor nawijał na streamie, że policja przyjechała i tam stękał coś. To było wtedy, nie?